Tytuł kursu – sieci gazowe. Moduł – programy komputerowe wykorzystywane do sporządzania rysunkowej dokumentacji projektowej. Temat – zastosowanie narzędzi programów komputerowych. Witajcie! W tym wideokaście znajdziecie informacje dotyczące zastosowania narzędzi programów komputerowych. Narzędzia programów komputerowych znajdują zastosowanie w tworzeniu projektu na etapie koncepcji, konstrukcji, analizy, wytwarzania, kontroli i oceny. Zastosowanie systemów CAD za pomocą komputera pozwala na dobrowolne pozyskiwanie informacji, które mogą być wyszukiwane, gromadzone, przetwarzane i przechowywane w bazie danych. Narzędzia służące do modelowania stosuje się przy projektowaniu grafiki lub kształtów projektowych. Modele geometryczne można zapisywać w formacie 2D lub 3D. Narzędzia pozwalają dokonywać obliczeń odpowiednio do określonego problemu, np. obliczenia hydrauliczne. Najważniejszym zastosowaniem narzędzi jest sporządzanie dokumentacji technicznej, głównie rysunków technicznych. CAD umożliwia tworzenie rysunków technicznych na podstawie geometrycznych modeli 2D i 3D, automatyczną aktualizację rysunków, automatyczne wymiarowanie, tworzenie dowolnych rzutów, generowanie powierzchni przekrojów, przeskalowywanie rysunków, tworzenie opisów tabel, zestawień materiałów, przechowywanie dokumentacji w postaci elektronicznej oraz wykonywanie wielokrotnych kopii. Programy typu CAD w branży gazownictwa znajdują zastosowanie w sporządzaniu rysunków technicznych dotyczących instalacji wewnętrznej, profilu przedłużonego przyłączy gazowych, sieci gazowych i wielu innych układów i budowli gazowych. To już wszystkie informacje dotyczące zastosowania narzędzi programów komputerowych, które chciałem Wam przekazać. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.